Okej, to nie wygląda najlepiej. Wszyscy poszli spać. No prawie wszyscy. Mechanik zasnął przy robocie. Okej, no to co? Siadamy tam. I jedziemy. O nie, o nie, o nie. Właśnie sobie przypomniałem, jak beznadziejny jest ten samochód. W momencie, kiedy... Wow, wow, wow. Kiedy chciałem nacisnąć D i myśląc, że samochód skręci w prawo. O nie, to nie jest takie proste. To nie jest takie fajne, to nie jest takie przyjemne. Pamiętajcie, my nadal gramy w Advent Rising. Okej. I gra przełącza poziom bez najmniejszego ostrzeżenia. Odlatują. Jest tylko jeden powód, dla którego mogliby odlatywać z planety. Właśnie. Chyba jazda tym złomem po podniebnej fortecy właśnie stała się jeszcze bardziej emocjonująca. No jedź, 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 jedź. Uii. Yep. Raczej bum. Aż wszystko wybucha. Wow, 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 wow. Okej. Dobra, to było szybkie i treściwe. Muszę jedno wam jednak zdradzić. To jest na szczęście nasza ostatnia jazda. Tym złomem. Co nie wcale nie oznacza, że czyni to jakkolwiek przyjemniejszą. Okej. Jedyne co pamiętam to to, iż ten kawałek powtarzałem mnóstwo razy. Już chyba wiem dlaczego. Okej, teraz chyba tutaj. I chyba musimy pędzić w pełnej prędkości. Okej, tym statkiem nie odlecimy. Warunkiem, że w ogóle gdziekolwiek dojedziemy. Nie rozbijając się po drodze 50 razy. I gdzie teraz? Mamy wysiąść? Czy co? Może nie? Gro, podpowiedz mi coś. Nie wiem co robić. Najlepiej się zabić. Okej, dobra. Bez komentarzy. W dół. Dzięki, gro. To było nadzwyczaj do domyślenia się. O, to jest chyba nasz statek. Zdecydowanie wygląda jak nasz statek. Dobra. Czas się stąd wynosić. Może to jednak nie będzie aż takie łatwe. Ask him if we have any room. You don't understand.
We were on the alien contact ship. We have information that may be crucial to the survival. How do I know you're not lying to try and grab my ship like these jerks? Listen. Please forgive his excitement. Captain Steele. Nie mamy czasu. Captain Marin Steele. Captain Steele. What he was saying is true. We were both stationed on Lurium and have vital information that we... So who are you? I'm Dr. Olivia Morgan and... You're a doctor? Yes, I am. I... What about him? My name's Gideon Wyeth and I... He's a pilot. Well, why didn't you say something earlier, Mr. Wyeth? With all the flak coming down, I could use someone who can handle dorsal cannons in a dogfight. Come on, then. I'm just about finished flight prep. Do you think you can handle keeping our boarding ramp free from any more uninvited visitors? Okay. O, patrzcie, nie tylko nam udało się uciec, co? Więc może nie będziemy sami w przestrzeni kosmicznej. Kobieto, weź się do roboty. Dobry pomysł. No i lecą kamienie. Wow, one się są czymś ściągnięte. Co się nazywa technologia? Wee. Nazywa akcja. To jest dziwne. Okay, we need to get in touch with any other ships that made it past. Can we do that? Is anyone there? Can someone hear me? What's going on? Is our comm unit busted? I wonder if the shock from the... Hold on. Go back. I think I can tell what they're saying. What? Remember the worm in his ear that I mentioned earlier? Apparently, it's a sophisticated universal translator that's loosely related to the common sea slug. What are they saying, Gideon? It's a call. A plea for any surviving human ships. They offer assistance and they want... Assistance? You can't be serious. No. These are the first beings that we met with. They're friendly. Almost too friendly. We were welcomed onto their ship like gods. I think they were trying to warn us of the attack. So, I'm supposed to believe that there are not only one, but two advanced alien species out there with a simultaneous interest in little old Edamea. I mean, millions of years go by without so much as a hello there from the great beyond, and for some reason, they both picked today to come out of the closet? They're aliens. Our first contacts. We're trying to get here first to warn us. Nice timing. And now they may be our only chance of surviving. How many days worth of O2 does this ship hold? You think we have enough fuel to find a habitable planet in the next star system over? You're asking me to trust an impression you got from a handshake. Captain, listen to the comm. The rest of the bands are silent. There's no one else out there. Call your friends, Gideon.
Nie tak to miało się skończyć. Greetings, exalted ones. Our supply of translation implants was lost aboard the mothership. So we pray gesture will suffice. Sir, I was on the diplomatic shuttle and was able to get one before all hell broke loose. Interesting. Our joy in this association can only be overshadowed by the monstrous tragedy you have suffered. The Ankal, the beings who savaged your world. They prefer the benevolent title of Seeker. It is a term which the civilized universe has never been able to see past. Until now, when the Galactic Senate hears of this, that our long-held suspicions are true. Patience, my friend. We will deal with further strategies when we reach Aurelia. Until then, we have honored guests hungry for comfort. Brzmi ok. W końcu właśnie uciekliśmy z płonącej planety. Prawie wszyscy zginęliśmy, widzieliśmy zagładę naszego świata. Earlier you mentioned something. Something about hidden powers. Że co? I am a remnant of the ancient religion, human. All of the civilized races have individuals. Tak, to musiało się tak skończyć. Say that the humans are the originators and the masters, and that through them our own shall blossom. Do you have this gift? I do, human. It is my hope that with it I can kindle something inside of you. Well, I've never been any good at magic tricks. Oh no, human. This is something far greater than any trick. This is your purpose, and it courses through every cell of your body. Okay, so what can you do? With this power, I mean. Gideon, this is the sum total of a being's undeniable confidence. A power which, if harnessed, can bend all the energy of the stars to your disposal. Brzmi okay. So this power is a weapon. Interesting that you would infer that. So, the human would have me teach him? Hold on. I'm not a believer yet. Very well. See the shell here on the table in front of you? Watch. Uwaga, skupienie. Wow. Mana mu się skończyła. I have never been able to sustain it for so long. Are the sayings true? Sayings? Hey, how are you? And through their presence shall all be made. Okej, okay, okazuje się, iż przez miliony lat nikt na Ziemi nie zdołał się nauczyć żadnej magicznej sztuczki, aż tu nagle... ta... Może zadziałała... zasada odwróconej ilości ninja. Jako iż ilość energii ki na ziemi była taka sama i dzieliła się pomiędzy wszystkich swoich mieszkańców, kiedy liczba tych mieszkańców spada do 3, ilość ich energii ki w każdym z nich znacznie wzrosła. Tak, można to tak sobie tłumaczyć. Można to sobie tłumaczyć, jak chcecie. W każdym czasie od teraz będziemy mogli czarować. Przynajmniej coś w ten deseń. Brawo, Gideon, brawo. Nat ma już swój własny tłumek gapiów.